dobry. Poznajcie pana Lesmana. Wygląda niepozornie, zwłaszcza gdy wstanie, bo ma tylko 1,55 m wzrostu. Ma 45 lat, żonę i dwie córki, a kancelarię notarialną prowadzi od odzyskania przez Polskę niepodległości, czyli od 1918 roku. Ale wiecie co? Nie cierpi swojej pracy. Dlatego kiedy tylko może, ucieka z Zamościa do Warszawy. Do kawiarni i miłego towarzystwa. Jednak jego najpewniejszym schronieniem przed nudną rzeczywistością jest świat poezji. Zorientowaliście się już, że znacie tego pana? Tylko pod innym nazwiskiem? Tak, to Bolesław Leśmian. Z konieczności notariusz. Z wyboru tłumacz, autor sztuk teatralnych i książek dla dzieci i przede wszystkim poeta. W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem, zapodziani po głowy przez długie godziny, zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. Przedstawiam wam młodą poetkę Rachelę Korn. Od dzieciństwa czyta Leśmiana, jednak dla niej poezja nie jest ucieczką od rzeczywistości. Korn jest feministką. W swoich wierszach i falietonach porusza tematy mocno związane z rzeczywistością, która w jej czasach wcale nie była malinowa, zwłaszcza dla kobiet. A nasze dzieci nie chcą wcale wiedzieć, że mamy lat 20. 26, 30. Tylko płaczą tak smutno i głośno i bez końca. I ćwiartują nasze młode noce na kawałki, krwawe i obce. A nasze własne usta są gorące i spragnione. Zastanawiacie się, co to za litery? Rachela Korn napisała skargę młodych matek Widzisz. To jeden z języków, którym posługiwali się mieszkający w Europie Żydzi. Wiedzieliście, że Żydzi stanowili 8% mieszkańców międzywojennej Polski, a w miastach takich jak Przemyśl czy Warszawa było to nawet 30%. Bo zapomniałam wam wcześniej powiedzieć, ale i Leśmian, i Korn byli pochodzenia żydowskiego. Oboje wychowywali się w rodzinach, gdzie na co dzień mówiło się po polsku. Leśmian pisał swoje wiersze właśnie w tym języku, a Korn nauczyła się jidysz dopiero w wieku 19 lat. Tylko dlaczego Leśmian pozostał przy polskim, a Korn wybrała jidysz? Literatura jidysz zyskała popularność na przełomie XIX i XX wieku. Wielu twórców świadomie wybierało jidysz, żeby pokazać przynależność do społeczności żydowskiej. Wyrażało to również ich przekonanie, że chociaż żyją w Polsce, to powinni zachować własny język i kulturę. Powstawały liczne czasopisma, książki, a nawet filmy widzisz. Rachela Korn była redaktorką jednego z takich czasopism. Okej, jedni mówili, pisali, śpiewali widzisz, inni po polsku, ale przecież wszyscy mieszkali obok siebie i to słychać do dzisiaj. W języku polskim używamy słów zapożyczonych z jidysz. Na przykład fajny, ślamazara, fartuch, bachor, bałagan. Fajnie, nie? A fajner bocher. Jo, ist von mein Schwester. Bolesław Leśmian wybrał jednak język polski, który był mu najbliższy. Język dla poety stał się osobnym światem. Odkrywał go na nowo, bawił się nim, przypominał dawne słowa. Wszechleśny, zniszczota, niedowcielenie, bezbrzask. Te słowa i wiele innych zostały wymyślone przez Leśmiana i od jego nazwiska nazywane są leśmianizmami. Poezja była dla Leśmiana zawsze najważniejsza. Jednak, żeby utrzymać siebie i rodzinę, przez 17 lat był notariuszem. Swoje obowiązki pełnił tak niechętnie,
że zdarzył się rok, w którym wziął 170 dni urlopu, czyli w pracy był tylko przez 4 miesiące. Jeden z jego pracowników wykorzystał ciągłe wyjazdy przełożonego do Warszawy i ukradł ogromną kwotę z kasy kancelarii. Kiedy sprawa wyszła na jaw, Leśmian pozostał z długami, od których nie uwolnił się do końca życia. Wytchnienie od zmartwień dawała Leśmianowi natura. Mówiąc o przyrodzie, traktuję ją tak, jakbym nie tylko ja do niej tęsknił, lecz i ona do mnie. Dla Racheli Korn, wychowanej w wiejskim folwarku, natura była powrotem do czasów dziecięcej beztroski, które przerwała śmierć ojca i pierwsza wojna światowa. Jakie jeszcze tematy łączą poezję Leśmiana i Korn? Oczywiście miłość. Leśmian miał dla kogo tworzyć wiersze miłosne. Ten napisał dla swojej kuzynki, z którą był związany romantycznie przez 10 lat. Ten dla żony. Żonę przedstawiła mu kuzynka. A ten najbardziej znany dla swojej największej miłości Dory. Tak, Dora nie była jego żoną. Żona miała na imię Zofia. Rachela Korn pisała o miłości z własnej perspektywy. Poetka, feministka, nawet wyznając miłość, pamiętała o innych kobietach. W jednym z wierszy pisała o szacunku do matki ukochanego i porozumieniu kobiet, które kochają tę samą osobę. Chciałabym kiedyś poznać twoją matkę i ucałować jej dłonie. Najpewniej znalazłaby w moich oczach ciebie. Wieczne kłopoty finansowe, chłodne recenzje twórczości, skomplikowane życie uczuciowe, 70 papierosów dziennie, gruźlica i 2 zawały. Leśmian umiera w 1937 roku. Miał tylko 57 lat i chociaż pod koniec życia zasiadał w Akademii Literatury Polskiej, był poetą niedocenionym i niezrozumianym przez współczesnych. A co spotkało Rachelę Korn? Wojna. Wraz z córką ucieka na Daleki Wschód, potem znajduje schronienie w Moskwie, ale traci wszystkich, którzy zostali w Polsce. Męża, matkę, rodzeństwo. Po wojnie mieszka w Łodzi, ale niedługo. W 1948 roku wyjeżdża do Sztokholmu na zjazd pisarzy żydowskich i wybiera emigrację. Z pomocą przyjaciółki osiedla się w Kanadzie i wiecie co? Znów wybiera jidysz. Tym razem, by pamiętać i oddać hołd kulturze, która została zniszczona i ludziom znającym ten język, którzy zostali zgładzeni. Umiera w 1982 roku w Kanadzie jako uznana poetka i pisarka. Też zastanawiacie się, dlaczego znamy twórczość Bolesława Leśmiana, a Racheli Korn nie? Czy ma na to wpływ język, talent, a może poruszane tematy? On niewystarczająco doceniony za życia, ale znany współcześnie. Ona dostrzegana za życia, obecnie zapomniana. Jak myślicie? Dlaczego?